Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i rozwiązaliśmy zagadkę Nitasiego, w której były naprawdę potężne skarby i jest ze mną Szymek. Szymek, gdzie ty jesteś? Erwina, siema, tutaj jestem na tym, który się rozwalił całkiem przypadkowo. Całkiem przypadkowo mówisz? Tak, bo nie było zgody na lądowanie i po prostu coś się zepsuło. Coś się zepsuło, nie było mnie słychać. No, Szymek, powiedz mi, jak dzisiaj zagadka od Nitasiego ci się podobała? Ale nie, genialna była, naprawdę. Mimo, że to była pierwsza, jaką rozwiązywałem, to widziałem także Yoshiego, bo jakby mamy ten samo studio, więc... Ale to była najlepsza zagadka i zresztą tak nas wkręciła w to, że nie daliśmy po prostu... nie daliśmy sobie spokoju i musieliśmy ją rozwiązać, więc udało nam się po 7 godzinach. Tak, to prawda, tak. Była przygotowana na 3-4 dni czy cokolwiek, ale no myślę, że taką ekipą, jaką to rozwiązywaliśmy, to było nam trochę łatwiej. 7 godzin streama, 7 godzin rozwiązaliśmy zagadkę, w końcu znaleźliśmy skarb i to jest 1/5 tego skarbu. Ponieważ podzieliliśmy ten skarb na 5. Zobaczcie, to jest 1/5. 5 osób znalazło skarb, właściwie ja znalazłem i powiedziałem chłopakom, ale nie, źle powiedziałem. Ja zobaczyłem ten skarb, ale znaleźliśmy wszyscy, ponieważ wszyscy rozwiązywali tą zagadkę i no to jest 1/5. Którą ja mam, Szymek ma taką samą część i wszyscy inni mają taką samą... Ej, Szymek, co tam kradniesz? Nie, ja ci tylko przełożyłem, bo te... Tak, jasne. I dzisiaj, Szymek, wiesz co, pomyślałem, że odwdzięczymy się Nitasiemu za taką wspaniałą zagadkę. To jest dobry pomysł, bo zrobił nam naprawdę super. Ja po prostu tak się wkręciłem, że o niczym innym nie byłem w stanie myśleć, nawet że jestem głodny. I jak przez 7 godzin. Jak się skończyło stary to wszystko, to ja zacząłem teraz już ten drugi posiłek po tym, a nie wiem, 1,5 godziny temu to skończyło chyba, więc masakra. Szymek, a powiedz mi, ponieważ ja mam dla ciebie coś przygotowane, w moim tutaj apartamencie... Znaczy, no dla ciebie mam zagadkę mam teraz na start. W moim apartamencie... A, stop! Stop. Chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Nitashi, nie oglądaj tego odcinka, bo sobie zaspoilerujesz i widzowie, błagam, nie przekazujcie mu co i jak, bo chcę, żeby sam rozwiązał nasz tutaj, że tak powiem, co mu damy, co, jak, gdzie i tak dalej. Poczekaj, zaraz ci powiem wszystko. Szymek, ale powiedz mi, co mieliśmy powiedzieć naszym widzom przed odcinkiem jeszcze? Subskrybowali ten kanał i kanał Szymek Minecraft. Dokładnie, link w opisie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak rozwiązaliśmy zagadkę, to 7-godzinnego live'a też wam wstawiam w opisie. Pamiętajcie właśnie o tym subskrypcji, co Szymek powiedział i łapce w górze, jeżeli wam się to podoba. Teraz tak, Szymek. No? Na tym piętrze, właśnie na tym w tym apartamencie jest ukryty mój najcenniejszy skarb. Właśnie nie jest ukryty, on jest na widoku. Mój najcenniejszy na skarb. Piętrze. I chcę to oddać dzisiaj Nitasiemu. O, czyżby to były te główki? Boże, szybko odkryłeś, no w sumie tu nic innego nie ma, ale że powiedziałem na tym piętrze, nie chcąc, Szymek, wieś szukać całe piętra, nie! Tak, zobacz, mamy tak, useless głowę Widera, czy useless, no ich jest mnóstwo, mamy głowę szkieleta, która jest dosyć rzadka mi się wydaje. Powiem ci tak, nie mam żadnej z tych głów, więc to są wszystkie. Mam nadzieję, że Nitashi też nie ma, mam nadzieję, że Nitashi też nie ma. Głowa creepera, która też jest, dosyć rzadka jest, chociaż dałem Evronowi i Nexe kiedyś tę głowę, ale tylko im. A nie, jeszcze Jasiowi chyba. Nie pamiętam. Komuś tam dałem. Mamy głowę zombie. Wydaje mi się, że to jest jedyna głowa na serwerze. Ale w ogóle wydaje mi się, że ona jest najlepsza, bo ona wygląda najlepiej tak w ogóle, jak się tak. Poczekaj. Żebyś nie zrzucił stary jej. Co robisz? Nie mogę stąd wyjść. Nie mogę stąd, Szymek. O, mogę, dobra. Czekajcie, jak to wygląda? Jak to wygląda na... Jezus, zombie pacol! Ej, kozak! Jeszcze jest tutaj głowa owcy. Głowa owcy. Z nią będzie największa zagadka. Ponieważ na sam koniec odcinka powiem wszystko, co jest z tą głową owcy, tak jak... Ale no nie da się tej głowy owcy zdobyć w normalny, legalny sposób. To zrobiłeś to nielegalnie, tak? No, troszeczkę. A, dobra, ja idę na policję. Nie, Szymek, nie idź na policję. Dobra. Ale to co? Musimy zagadkę zrobić. Wiesz, gdzie zaczyna się ta zagadka, czy nie? Tak, wiem, Szymek. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że pomagałeś mi w przygotowaniu w niej, więc co ty tak... co ty tak wymyślasz, że nie wiesz, Szymek? Co ty wymyślasz? Szymek, musimy lecieć pod bagni Nitashiego. Ponieważ tam jest przygotowana pierwsza wskazówka dla Nitashiego. Czyli tak, pod bank, no bo on tak. Tego zauważy przede wszystkim, bo będzie mówił, na bank zauważy. Że... Na bank, on codziennie tutaj buduje, więc na pewno, to jest jego pierwsza skrzynka, Szymek, w środku jest książka. I dawaj, to dobra, szybko wam powiem. Żeby ją podpisać jeszcze potem, żeby nie mógł jej edytować czasami. Dobra, witaj Nitashi, twoja zagadka nie należy do tych łatwych, ale, to jest takie ale, wiecie moje, chciałbym zaznaczyć... Nie należała? Nie, mówię o... Ej, masz rację.
Chciałem, bo już przeczytałem, wiesz, jak mój mózg pracuje, że już czytam tę zagadkę. Dobra, jeszcze raz, przepraszam. Witaj, Nitashi. Twoja zagadka nie należała do tych łatwych, ale chciałem zaznaczyć, że bawiliśmy się świetnie i z racji tego oddam ci swoje najcenniejsze rzeczy. Lowki, kiski. Ale on tego nie ogląda, bo prosiłem, że nie oglądał. A, to faktycznie, może obejrzę to po odcinku. Dobra. W tej skrzynce znajdziesz jedną z pięciu, ale niech to cię nie zmyli, ponieważ jest ona najtańsza, w cudzysłowie, ze wszystkich, ale nie myśl sobie, że to, co ci dam, jest takie zwykłe. Jeżeli chcesz znaleźć swoje kolejną nagrodę, to niestety ją zgubiłem, ale zła czarownica rzuciła na nią czar, który pozwoli ci ją łatwiej zauważyć. Podpowiedź masz to w skrzynce i możesz to zobaczyć z kosmosu. O. Podpisz. Autorstwa Paczol, zagadka Nitashi. Dobrze? Chyba tak. Dobra. Zostawiliśmy i tutaj zostawimy najtańszą z tych wszystkich głów, czyli głowę Witherowego szkieleta. Co o tym sądzisz? No myślę, że jest sztos, ale widzowie napiszcie, czy wy wiecie może, gdzie ukraliśmy kolejną w takim razie, bo tutaj już mieliście zagadkę. Może komuś uda was się to rozwiązać, zanim przejdziemy do tamtego miejsca, co nie patrzą? Dokładnie, zanim przejdziemy do tego miejsca, piszcie teraz w komentarzach, gdzie mogliśmy to ukryć, ponieważ widać to z kosmosu, zła czarownica rzuciła na to, co jest w skrzynce, zły urok. I dzięki temu właśnie widać ją z kosmosu i do tego, co tam było jeszcze. Tu jest kosmos. Łatwiej można zauważyć. Szymek, tu jest kosmos, zobacz. Tu jest kosmos? Tak, ja polecę na Ziemię. To jest ja Ziemia. Na Ziemię. Zobaczmy, co tutaj u Janusza się dzieje chyba. Ale no, stąd widać chyba tą rzecz. To czekaj, co to może być? Szymek, ja mam taką małą podpowiedź. No? Jest to twoje. O, czyżby to była moja czaszka, stary? Tak, tak, to jest twoja czaszka. Dobra. Ale ona jest chyba odwrócona tyłem do nas, nie? No niestety tak, ale myślę, że to nie zrobi jakiegoś wielkiego problemu, bo ona i tak zajmuje tutaj bardzo dużo miejsca z tego kosmosu, a tutaj jest ukryta skrzyneczka. Tak, Nita się na pewno się skapnie. O, jest skrzyneczka z piórem. O, gdy? Kto to pisał? Kto to pisał? Okej. Gratulacje, widzę, że domyśliłeś się, że chodzi o wielką czaszkę. Ale to nie wszystko, mam nadzieję, że powoli się domyślasz, czym jest twoja nagroda. Te głowy zostały brutalnie odebrane ich właścicielom i chyba nie chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zrobiła to zła czarownica. Dlatego kolejnej swojej nagrody szukaj tam, gdzie wszystko wybuchło i została tylko ziemia. Tu miałem napisać tylko pustka, ale nie starczyło mi już miejsca, bo to chciałem edytować. Niech będzie ziemia. Z najwyższego budynku na tym świecie widać to... miejsce i wydaje mi się, że doskonale wiesz, o co chodzi. Pamiętaj, śpiesz się, zanim zła czarownica odbierze swoje trofea innym. Jesteś ich nadzieją. Muszę to podpisać. Mhm, koniecznie. A teraz co jest największe? A nie ma dwóch na samych najwyższych budynków teraz? Są. Czy bank nie jest i tu poczekaj, tu tam damy czaszkę szkieleta, ponieważ pasuje nam do tego, do twojej czaszki, tak, nie? Do mojej czaszki, więc jest właśnie idealnie tutaj pokazane to. Dobrze. Co może być najwyższym budynkiem? SKKF-a? Nie. Mi się wydaje właśnie, że chyba jednak bank teraz już jest najwyższy, czy nie? Wydaje mi się, że bank, no. Ja bym poszukał w banku i chyba musimy mieć na to piętro w banku takie fajne, co jest fajny widok z niego. Ej, chociaż nie wiem teraz pewności, ale zobaczymy. Dawaj, Szymek, do banku. Tutaj jest winda na środku. Stary, chyba najwyższym jest jednak SKKF. Naprawdę? Chyba tak, ale no może najwyżej ty się domyśli po tym, że... Domyśli się o tej ziemi, będzie wiadomo, o co chodzi. Mhm. O, tu nie widać stąd, ale będzie widać. Wiecie, że chodzi nam Szymek o co? O to, co wybuchło i jest tylko ziemia. No, czyli chodzi o domek Nexa i mam nadzieję, że do rozwiązania tej zagadki... Nie powstanie tu żaden. Nie będzie nic tutaj wybudowane, więc lecimy tam zobaczyć w takim razie. Siema, twój domek się zmęczył i poszedł. Oj. Gdzie jesteś, Szymek? No ja jestem już, lecę do Nexa teraz. Dobra, czekam na ciebie, Szymek, ponieważ tutaj mam kolejną skrzyneczkę, tak ładnie ukrytą za płotkiem. O, tak, żeby siema, Szymek. Nie zauważył mi też czasami. Dobra, i mamy kolejną książkę. I tutaj od razu powiem, że głowa Creepera będzie, ale to dowiecie się dlaczego. Znalazłeś głowę tego, co wybuchło. Creeper, najgorszy ze wszystkich, przez niego zła czarownica tworzy złowieszcze TNT. Smutna rzecz się tu stała, ale nic, nie ma co płakać. Mamy innych do uratowania przed złą czarownicą. Kolejna podpowiedź nie jest łatwą, poradzisz sobie z tym, bohaterze. Strona 31 zabisków czarownicy. Kolorowa wstęga na niebie się mieni, utkana jest z deszczu i słońca promieni. Na krańcu jej znajdziesz kolejną głowę. Śpiesz się szybko, nim znowu spłonie. Szymek, kto to wymyślił taką zagadkę piękną? To znaczy, to jest częściowo zagadka dla dzieci z przedszkola. Tak wyszukałem właśnie. Naprawdę? Ja napisałem, no tak. Ja myślałem, że ty jesteś totalnym autorem bez plagiatu tutaj, a matury chyba nie zdałeś, co? Fu,
Jak zdałem maturę, stary. Ale plagiatowałeś tam pewnie. A nie, maturę nie, to obroniłeś się miesiąc pewnie. potem, stary, miałem z matmy, stary, w ogóle. Jak A praca z średnią. polskiego była plagiatowana pewnie, co? Nie, Ta. ale 85%. Ta, jasne, jasne. Widzowie, Dobra, dajcie znać w komentarzach, gdzie to może być. Zagadka jest tak, łatwa. chyba. Ty To wiesz. bardzo łatwe. Tak. No to Ze jest słońca i deszczu. Z przedszkola, jeśli nie wiecie, no to jest trochę słabe. Ze słońca i deszczu. Szymek, czy chodzi o wielką tęczę? Dokładnie, tęczę Jasia, więc podlećmy tutaj, stary. Podlećmy. Jesteś. Jest nawet pokazane, że na jednym z końców, no i akurat pod tym, bo z drugiej strony no trochę tak średnio można było coś zrobić. Ej, ale tu powinien być taki wielki garnek ze złotem, nie? No, tu powinien być taki garnek ze złotem. Z Irlandii. Okej, zostawiłem tam głos, zostawiłem. Okej, mamy kolejną zagadkę. I teraz ta zagadka będzie chyba najcięższą z nich. Brawo! Uratowałeś prawie wszystkie trofea, nie ukrywam, ale zła czarownica się coraz bardziej ścieka. I mamy mało czasu, musimy się spieszyć, aby uratować ostatnią rzecz. Nie będzie łatwo. Na szczęście znalazłem dla ciebie jedną stronę z zapisków złej czarownicy. I teraz jest strona 94 z dziennika złej czarownicy. Damy z czarownicy, bo tam było z czarownicy. Z dziennika czarownicy. Między nimi spór trwa od lat. Teraz wróg, a kiedyś jak brat. Nawet bogowie greccy im tego zazdroszczą, gdyż każde przedmioty zamieniają w złoto. Tam ukryje swój najlepszy skarb, ponieważ starszy z nich jest tego wart. U niego szukaj swojej odpowiedzi. Gdy zobaczysz fabrykę, to cię oświeci. O, kto to może być? W ogóle tutaj nawiązaliśmy dużo rzeczy do zagadki Nidashiego, więc to jest takie fajne właśnie. Myślę, że się ucieszy, że nawiązujemy też do jego zagadki. W tym no, to tak, no bo... Jest bogowie greccy. Kozacka zagadka, powiem szczerze. No, i mamy walkę dwóch braci, Szymek. Co to może być za walka? No ja nie wiem, stary. To... Stary nie wymyślałem ja z tobą tej zagadki. No wiem, ale to... Widzowie, może wy nam pomożecie, pisząc teraz w komentarzach, co teraz może się zdarzyć. Ja przejrzę teraz komentarze. Ojej, stary, ktoś tutaj napisał, że to chodzi o SKKF-a Jasia, stary. O Jezu, a który jest starszy? SKKF chyba. Bo, o kurczę, a Jasiu, jakby się ukazał, jakby Jasiu był starszy? Nie, bo Jasiu chyba jest starszy, bo on niedługo będzie miał dziecko, a SKKF jeszcze nie ma dziecka. A on ma tam 1 500 000 dzieci. Ho, lecimy do fabryki SKKF-a, ponieważ tam musimy przygotować ostatnią zagadkę z głową owcy. Wiesz w ogóle, gdzie to jest? Bo tam nigdy nie byłem. Gdzie są wiem. Ho, ja ci pokażę. Chodź przed hotel. Tu jest zakaz wejścia w ogóle, ale mam nadzieję, że się nie dowie. Ale co do tego niebieskiego, czy gdzie? Aha, tutaj. Ładny napis. Dobra, dawaj. Ho. Tu musimy wejść. Patrz. Łamiemy zakazy tylko dla personelu, ale ja tu mieszkam, to chyba można. Który jest w dół? Tu. To jest w dół. Warto zaryzykować TNT. W domku. Tak, jest fabryka. Myślę, że nie też i tak, że gdzieś. Dobra, i gdzie chowamy to? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj, gdzie oświeci go. To przydałby nam się, poczekaj, ja pójdę szybko po... Właśnie po glowstone pójdę, mam glowstone. Ja patrzę, czy nie mam właśnie, nie mam nic związanego z glowstone'em. Dobra, ja mam glowstone i glowstone go oświeci, to będzie bardzo takie fajne. Gdy zobaczysz fabrykę, to cię oświeci, okej, to jest spoko. Dlatego wezmę szybko ten glowstone. Ile? Z 8 potrzeba, nie? Żeby tą skrzynkę dookoła obudować. Kill off mamy z jedwabnym tykiem, oczywiście pięknie nazwany. Jak ta fabryka ładnie działa tutaj w ogóle. No, piękna. Ona już jest od początku serwera chyba, z tego co pamiętam. Tak. Dobra, to jestem. Fajnie. Dobra, już mam 2 TNT na chacie, ponieważ wchodzę drugi raz do tego, do pomieszczenia socjalnego. Dobra, dawaj, ja tutaj czekam. Jest taka przerażająca owieczka. Gdzie? A ty też podpisałeś wszystkie? Nie, tą ostatnią musimy wymyśleć, bo to jest już ostatnia. Ale tamte poprzednie podpisałeś. Tak, podpisałem. Fabryka mam. Zrobimy może w tym miejscu, nie? Myślę, że tak. Tylko trzeba to jakoś tak zrobić, żebyś się nie domyślił tutaj. O, to znaczy chyba SKKF nie będzie podejrzewał. Znaczy jak będzie widział książkę, że zagadka dla Nidashiego, to chyba... Tak, będzie zagadka dla Nidashiego. Oczywiście wsadzamy tutaj głowę owcy i napiszmy tak. W książce. Gratulacje. Bohaterze. To już wszystkie trofea, jakie uratowałeś przed złą czarownicą. Przed złą czarownicą. I teraz muszę się do czegoś przyznać. Głowa owcy skradziona. Co?
ukradłem ją grafowi, zrobiłem mu zagadkę tydzień temu i do tej pory on tą zagadkę ma w... Dlatego napiszemy tutaj: ta głowa nie należy do nas, lecz zrobisz z nią co chcesz. Ja poniosę za to konsekwencje. O nie, a to już są najwyższe stare, będziecie oceniał. O Jezus, pójdę do sądu za to. Pójdę do sądu za to. Pójdę do sądu. Mamy nadzieję, że kolekcja tak pięknych głów ci się spodoba. Ale prawdopodobnie zła czarownica wróci i się zemści. Dlatego miej się na baczności, bracie. Ależ to, stary. Może to nie jest jakoś mega zaawansowana ta zagadka, tak jak u Nidashiego to było, ale mamy na pewno taką zagadkę, która najbardziej się rymuje. No, ale wiesz co jeszcze możemy zrobić? Ponieważ zła czarownica się zemści. O, to na pewno kiedyś jeszcze zrobimy jakąś tą zagadkę z złą czarownicą. Dlatego wydaje mi się, że zła czarownica powróci na serwer i to troszeczkę w większej okazałości, ale... Tak, mi się fajnie robiło tą zagadkę, tak bardzo szczerze. Fajnie, bo można było trochę pomyśleć i też nie zrobiliśmy takiej mega trudnej, bo nie chcieliśmy. No tak, jeszcze mieliśmy tak mało czasu, ponieważ jest bardzo późno, wydaje mi się, że kolejna zła czarownica tutaj przygotuje kolejną zagadkę, która będzie mega kozacka. No i co, Szymek, co uważasz o tej kolekcji głów? Chciałbyś taki prezent dostać? No ja najbardziej. Ja przede wszystkim chciałbym dostać tego zombiego, bo mi się... On najbardziej mi pasował do mojej czaszki. Chociaż też Greta by pasowała do mojej czaszki w sumie. Wydaje mi się, że da się załatwić. No tu powstaje wielki projekt. Szymek, dobra. Mam nadzieję, że widzowie nie zdradzą nas z tą zagadką i że Nitashi będzie się dobrze bawił. Może nie tak jak my, ponieważ my bawiliśmy się 7 godzin, nie? A on będzie ile? Z 15 minut? No pewnie tak. Zależy jak mu pójdzie, ale niektóre zagadki są bardzo łatwe i nawet dla przedszkolaków. Ale z tą czaszką twoją, że widać ją z kosmosu, to ja bym się na początku mógł nie skapnąć. No to trochę chyba jest najtrudniejsze, ale myślę, że no zaklęcie i tak dalej. Jak dobrze mu pójdzie, to myślę, że wpadnie raczej na to. No możliwe. Kochani widzowie, podziękujmy Szymkowi, że pomógł mi z tą zagadką i wbijmy na jego kanał. To prawda, to on powinien tak robić, żeby wbijać na mój kanał, ponieważ Szymek jest mega wielkim youtuberem, którego oglądam, że kto najdłużej się utrzyma na wieżowcu Maggeistra wygrywa 1000 zł. Ale dziękuję ci, Szymek, że mi pomogłeś. Nie ma sprawy, mordo. Nie ma sprawy, mordo. Dajcie znać w komentarzach. No. Kanał też Paczola. O. Napiszcie, jak wam się podoba nasza zagadka. Taka rymowana, mi się fajna i tak dalej. Dokładnie. I dajcie właśnie znać w komentarzach, jak wam się podoba. Mu też przy okazji podziękujcie, bo naprawdę też dobrą robotę zrobił. No właśnie. Jesteśmy bogaci od tej pory dzięki Nitashiemu, więc on zrobił mega robotę. My się z wami żegnamy. Mówił do was Szymek.pl i Paczol. Do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze. Pa, pa. Miłego dnia wam życzę. Hello.